Cześć słoneczko. No, pewnie mnie poznajesz. Tu Wanda. Kochanie, mam powiedzieć, za co cię kocham, za co cię uwielbiam. Nazywam się Elżbieta Zapędowska. Gdybyś zapomniała, że taka istnieje, to się przypominam, Dorotko. Cześć, nazywam się Agnieszka Dwańska i mam przyjemność opowiedzieć kilka zdań o Dodzie. Doda. Doda, temat rzeka, tak naprawdę. Ja sobie tak obliczyłem, jak dzisiaj jechałem na to nasze tutaj nagranie, że nasza znajomość też ma swoją rocznicę, bo jesteśmy już pełnoletni. Z Dorotką mieliśmy okazję poznać się spory czas temu. Była kilkunastoletnią dziewczyną, jak zawitała do nas, do zespołu Metro. Różni mnie pytają, dlaczego Doda? Dlaczego właśnie z Dodą zacząłem pracować? Otóż, jeśli się rozejrzymy dookoła, no Doda świeci jak latarnia morska. Cieszę się bardzo, że generalnie mogę coś powiedzieć na twój temat, dlatego że bardzo cię lubię i bardzo cię cenię za to, że przede wszystkim świetnie śpiewasz. Najpierw powiem o tobie, co myślę. W takiej mojej hierarchii wartości piosenkarskich to się tak układa. Na pierwszym miejscu są zdolności. I ty jesteś bardzo zdolna. Po drugie, wrażliwość. I ty jesteś bardzo wrażliwa. Trzecie, czupurność. To, żeby umieć powiedzieć nie i żeby zaprotestować. I ty też to masz. Ja zwróciłem uwagę na nią, taką baczną uwagę, kiedy odśpiewała podczas Festiwalu Opolskiego bodajże 2 lata temu bal wsławiony wersją Maryli Rodowicz. No to była świetna interpretacja. Czyli jesteś idealną wokalistką wszechczasów. Masz silny, mocny głos. Zawsze to podkreślam, bo to rzadkość. Mój wybór ciebie jako aktorki w moim spektaklu był powodowany nie tym, jaka jesteś popularna, nie tym, jaką możesz wnieść marketingową wartość do mojego przedsięwzięcia, tylko tym, że jesteś po prostu bardzo utalentowana i bardzo mi pasowałaś do obsady, co zresztą udowodniłaś, grając wspaniale w Słowniku Ptaszków Polskich. Ale od razu można było łatwo dostrzec, że jest to, mimo że bardzo młoda jeszcze wtedy, ale osoba z bardzo wyrazistym charakterem. Główną taką cechą Dorotki jest to, że ona świetnie wie, czego chce. Jest człowiekiem pewnie stąpającym po ziemi i w kontaktach zawodowych ta pewność bardzo pomaga. Bo ma się obok siebie partnera, który może jest wymagający, czy który może ma jakąś swoją wizję świata, ale na pewno jest partnerem. O czym to świadczy? Świadczy o tym, że nie tylko jesteś utalentowana, ale również, że swój talent popierasz tym, co nazywa się profesjonalizmem. Jesteś zawsze przygotowana, jesteś zawsze o odpowiedniej godzinie, jesteś osobą, która się łączy z innymi, którzy występują w przedsięwzięciu. Same pozytywne cechy. Ja w Dorocie bardzo cenię to, że jest niesamowitą indywidualistką, jest bardzo silną osobowością. Ja również, stąd też od razu znalazłyśmy wspólny język. Myślę, że to jest taka osoba, która świeci chyba najjaśniej, jeśli chodzi o nasz rodzimy show biznes. Jest niesamowicie inteligentna, ma dobre serce i ogromne poczucie humoru, stąd też z wielką przyjemnością już od lat śledzę jej karierę, jej życie. Otóż na pewno jest to dziewczyna pełna osobowości, charyzmy, która ma swoje zdanie i to ja bardzo cenię w ludziach, którzy wiedzą, co robią, po co robią i z kim robią, także to jest na pewno ogromna zaleta. I przede wszystkim dziewczyna, która ma swoje zdanie i zawsze dąży do tego celu, a także z bardzo dobrym sercem, która naprawdę pomaga, ceni sobie ludzi, z dużą empatią, także to też jest u człowieka według mnie jedna z ważniejszych cech. Myślę, że jesteś też człowiekiem bardzo, bardzo ciepłym, że ludzie tak naprawdę cię nie znają do końca i nie wiedzą o tym, że Doda, która jest zawsze naszpanowana, piękna i w ogóle jest po prostu naprawdę kimś bardzo miłym, mówiącym ładnym polskim językiem. Wszyscy poczuliśmy od ciebie blask. Taki blask, który nie wszyscy widzą, wiesz, bo to są rzeczy, które nie są dostępne
wszystkim, żeby to zobaczyć, tą drugą stronę, nie tylko show, ale ciebie jako człowieka. Mimo tego, że spotykaliśmy się wielokrotnie na scenie, to tak naprawdę Dorota sprawiła mi ostatnio dużą niespodziankę, kiedy na urodzinach u przyjaciela, w zasadzie mojego przyjaciela i u jej kolegi z zespołu, pokazała swoją prawdziwą twarz. Ja w twoim wieku, ty wiesz co robiłem, ty jesteś dużo, dużo mądrzejsza. W twoim wieku, takim, którym jesteś teraz, mam nadzieję i zresztą widzę, że robisz dużo, dużo więcej fajowych rzeczy. Podeszła, zrobiła live'a z tych urodzin, jak śpiewałem utwór A wszystko to, bo ciebie kocham i zaczęła śpiewać ze mną. Czyli tak, blisko ludzi, sympatycznie, fajnie, no więcej nie mogę powiedzieć, bo mam żonę. Prywatnie miałam okazję ją poznać. Jest bardzo wrażliwa i jest bardzo ciepła. I jak to wszystkie osoby, które są bardzo wrażliwe i bardzo dobre z gruntu, jest osobą bardzo mocną. Ona poza tym miała niełatwe życie, mimo że jest osobą stosunkowo młodą. Ale bagaż doświadczeń, bagaż jej przeżyć sprawia, że ona jest bardzo wiarygodna przy mikrofonie. Ja przynajmniej wierzę w każde jej słowo. Jestem bardzo podobna. Wszyscy myślą, że jesteśmy silne. Nikt nas nigdy nie pyta, czy czegoś potrzebujemy. Dlaczego? Dlatego, że wyglądamy na osoby, które są pewne, które wszystko w życiu osiągną. I tak jest, dlatego, że cały czas dążymy do celu. Ty dążysz do celu, przy tym pomagasz ludziom, przy tym jesteś pełna wdzięku i ciepła. I za to bardzo ciebie lubię. Ale czepiam się jednego, czepiam się, że nie wykorzystałaś tych swoich walorów, które masz, do tego, żeby zaistnieć w muzyce rozrywkowej nie dzisiaj, 10 lat temu, za 10 lat, za 20, za 30, żebyś przeszła do archiwum polskiej muzyki rozrywkowej jako zbuntowana wokalistka, która śpiewa o tym, co ją wkurza, co ją boli, co ją inspiruje, co ją zniechęca, co ją fascynuje, kogo kocha, kogo nienawidzi. Na ten temat, gdybyś miała piosenki, jestem przekonana, że byłabyś o wiele wyżej niż jesteś, choć jesteś i tak wysoko. Ja myślę, że przed tobą jeszcze bardzo dużo różnych możliwości, ale mając taki ogromny talent i mając takie ogromne możliwości wokalne, możesz jeszcze wiele zrobić. Wydaje mi się, że czasem jesteś zbyt bezpośrednia. Wiem, że to wypływa z twojej szczerości, ale jesteś bezpośrednia. Czasem ci to pomaga, czasem przeszkadza. Ponieważ jesteśmy wodnikami, bardzo trudno nam czegoś życzyć, dlatego że osiągamy to, co chcemy. Nie słuchamy się nikogo. Idziemy drogą właśnie taką, jaką sobie same wyznaczyłyśmy. Więc ja po prostu życzę ci tego, czego najbardziej pragniesz, o czym nie wszyscy musimy wiedzieć. I tego, żebyś cały czas była i żeby w tobie to zostało, co jest najładniejsze. Czyli blask. Tak myślałam, czego ci życzyć. Bo tak, w życiu prywatnym jesteś nareszcie szczęśliwa. Płytę wydałaś teraz, więc też spełniłaś swoje kolejne marzenie. Fanów masz od groma i cię nie opuszczają, wspierają, więc z każdej strony jest dobrze. Ja ci mogę życzyć tylko fantastycznego repertuaru, bo to resztę masz. Dużo zdrowia, bo wiem, że tego ci potrzeba. Oparcia w rodzinie takie, jakie masz i to jest cudowne, tego ci zazdroszczę. I żebyś długo śpiewała coraz to ładniejsze piosenki. Żebyś była pogodna, znaczy mnie się wydaje, że jesteś bardzo pogodna, ale może tam czasami cię dopadają jakieś złe myśli. No to żeby cię nie dopadały właśnie złe myśli. I żebyś była szczęśliwa, no bo w tym słowie szczęście wszystko się kumuluje. I sprawy zawodowe, i sprawy prywatne. No więc bądź szczęśliwa.
Żebyś była zawsze taka, jak jesteś, żebyś się nie przejmowała tym całym szmelcem, który się dzieje wokół ciebie, tą ogromną ilością hejtu, która na ciebie spada. Ale widzisz, jak tylko na malowniczych ludzi spadają takie rzeczy, bo jak ktoś jest nudziarzem, to po prostu nic się nie dzieje, a w twoim życiu dzieje się bardzo wiele. Wszystkiego najlepszego i chcę ci powiedzieć, że przed tobą jest najwspanialszy czas, jaki może mieć kobieta, aktorka i artystka. To dopiero teraz się zaczyna. I chcę ci jeszcze powiedzieć, że nie dość, że jesteś bardzo ładna, jesteś bardzo utalentowana, to jesteś wspaniałym człowiekiem i wspaniałą koleżanką z garderoby. To się bardzo rzadko zdarza i to mnie trochę wkurza. Jeśli cokolwiek miałam cię życzyć, to po prostu rób to dalej, bądź taka, jaka jesteś. Mi to w sumie nie przeszkadza czasem, że drzesz japę, że masz dziwną minę. W sumie ja też nie jestem łatwy, więc jak mówię, jakoś się, mam nadzieję, że uzupełniamy. Wszystkiego najlepszego ci życzę i za następne 35 lat też tutaj przyjdę i mam nadzieję, że powiem to samo. Chciałabym, żebyś otaczała się samymi dobrymi ludźmi, żebyś trafiała tylko na takich z dobrym sercem, tak samo dobrym jak twoje serce, żeby ludzie mogli dostrzec w tobie to, co najprawdziwsze, to, że jesteś człowiekiem uśmiechniętym, wypełnionym pozytywną energią, który robi wiele dobrego dla innych i też, żeby docenili twój, no niewątpliwy talent, bo dobrze wiemy, że naprawdę, jeśli chodzi o twoje umiejętności artystyczno-wokalne, to jesteś postawiona bardzo, bardzo wysoko i chciałabym, żeby ludzie to na pewno u ciebie docenili. Sukcesów w przypadku twojej najnowszej płyty. Dużo miłości, samych pozytywnych uczuć i tego, żeby twój piękny uśmiech nigdy nie schodził z twarzy. Życzę ci to, żeby twoja kariera przebiegała jeszcze lepiej niż przebiega, nie wiem czy może być, ale jeszcze lepiej niż przebiega do tej pory, no i żeby się wszystko układało tak jak trzeba. Obyś zawsze była taka piękna, młoda, pełna energii, aby twoje utwory były po prostu czymś dla ludzi wspaniałym, aby zawsze każdy miał dreszcze słysząc twoje utwory i żebyś spełniała marzenia, żebyś zawsze robiła to, co chcesz. Dziękuję, życzę ci naprawdę wszystkiego najlepszego. No nie jesteś już najmłodsza, ale przecież taka jest kolej rzeczy, ja też nie jestem najmłodszy. Dorota, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Dużo zdrowia i spełnienia marzeń. Yeah, no, Dorota, I just want to wish you a very happy birthday and all the best and more to come. Zdrowia, szczęścia i pomyślności, czego ja ci mogę życzyć? Wszystkiego co naj, żebyś utrzymywała się na tej scenie jak najdłużej. Takie życzenie dla 18-latki. Życzę ci absolutnie tylko jednej rzeczy, poza standardem typu zdrowia, miłości i tak dalej, to ja uważam, że ty jeszcze nie trafiłaś w swój najlepszy utwór, że nagranie jakby twojej najlepszej piosenki jest jeszcze wciąż przed tobą, ponieważ ja byłam w szoku, jak zaśpiewałaś w Opolu Niech żyje bal. To po prostu zrobiłaś to znakomicie. Ja uważam, że przeciętna publiczność, nawet twoi fani, nie wiedzą, jak Doda jest w stanie zaśpiewać, z jaką charyzmą, z jakim przekonaniem, ale to jest też kwestia repertuaru. Życzę ci takiego utworu po prostu, żebyś pozamiatała wszystko i na zawsze. Żebyś się nie zmieniła, żebyś była tym, kim jesteś, zdecydowaną, fajną dziewczyną, która wie, czego chce i żebyś tylko zawsze na to miała siłę i uśmiech. Tego ci życzę. Żeby nie ustawała w walce o swoje lepsze jutro. Wola walki to jest coś, co ją charakteryzuje na co dzień. Poza tym takie dosyć specyficzne, ale moim zdaniem znakomite poczucie humoru. Dorota, uśmiechaj się bez względu na okoliczności. Trzymaj się, jeszcze raz wszystkiego dobrego. Buzia, pa. Tyle. Całuję cię. Wszystkiego dobrego, kochanie. Całuję. Wszystkiego dobrego. Siema. Wszystkiego dobrego. Bądź sobą. Całuję. Ściskam serdecznie z niezardzewiałą przyjaźnią. Marek Dutkiewicz.